zostały zgłoszone podczas wyłożenia, w zasadzie po wyłożeniu, jest 14-dniowy termin ogłoszony w ogłoszeniu wójta, w którym każdy może składać uwagi do projektu planu miejscowego. Te uwagi były składane, zakończył się ten termin w 2012 roku. Wówczas też uwagi zostały rozstrzygnięte przez wójta gminy. Wójt odrzucił wszystkie uwagi, dlatego Państwo radni, Wy jesteście tym organem, który rozstrzyga nieuwzględnione uwagi, które zostały jakby zapisane w tej tabeli, która jest załącznikiem do uchwały. Różnie jest to oceniane przez wojewodę, jednak po konsultacjach prawnych najpewniejszym sposobem jest podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, tym bardziej, że po komisji wiem, iż część, w zasadzie większość tych uwag zostaje uwzględniona przez Państwa. Tym samym one będą powodowały zmianę projektu planu miejscowego dość znaczącą i chcemy, aby był po prostu w ślad poprzez podjęcie stosownej uchwały. Załącznik, który jest dołączony do tej uchwały, w zasadzie odpowiada temu, co było mówione na komisji. Jest pięć uwag. Pierwsza częściowo uwzględniona w ten sposób, że zmniejszamy liczbę kondygnacji z 3 do 2, tak? Druga uwzględniona, trzecia uwzględniona. Zamiast urządzić tereny zieleni, wprowadzamy w uzasadnieniu, jest to napisane, zwiększenie terenu zieleni i rekreacji. Oczywiście projekt pokaże, na ile udało się to wrysować do planu. Czwarta uwaga również uwzględniona i piąta też, ale tutaj ograniczamy zabudowę jednorodzinną do budynków wolno stojących. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to zachęcam do rozstrzygania każdej uwagi stosowna, tak? Tak, tak, oczywiście. Proszę Państwa, mamy 5 uwag tutaj zgłoszonych. Były one rozpatrywane na komisjach. Komisja wyraziła pozytywne podejście do tych uwag. We wszystkich 5 przypadkach, nawet jednogłośnie. Musimy, proszę Państwa, każdą uwagę osobno przegłosować. Pozwolę sobie przeczytać uwagę pierwsza. Zmniejszyć liczbę kondygnacji do 1 z uwagi na zbyt intensywną zabudowę w tym rejonie. Wywołuje to napięcie społeczne oraz pogłębia problemy finansowe gminy dopiero. Gmina nie stać na finansowanie inwestycyjnych projektów deweloperskich oraz deficytem wodnym w tym rejonie gminy Dopiewa. Tu był wniosek na komisji, aby zmniejszyć to nie do 1, tylko do 2 kondygnacji. I będziemy głosować po prostu zmniejszenie, czyli uwzględnić tą uwagę, jednakże zmniejszyć nie do 1, jest do 2 kondygnacji. Każdą uwagę będziemy czytać osobno głosować. Nie zaraz będziemy przystąpili do głosowania na temat tej uwagi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uwagi ze zmianą, że zmniejszyć do nie do 1, tylko do 2 kondygnacji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jest nas 20 tak? Uwaga numer 2. Wyznaczyć na terenie objętym planem, na którym mają być wprowadzone usługi, terenów pod usługę oświatowe i usługi społeczno-kulturalne, ponieważ ta część Dąbrówki jest pozbawiona tych ważnych elementów życia społecznego. Tutaj nie było jakichś dodatkowych uwag, także głosujemy tylko tę treść uwagi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dzień 20. Dziękuję. Uwaga numer 3. Urządzić tereny zieleni i rekreacji, aby pozwolić mieszkańcom na zrównoważoną koegzystencję z naturą i sąsiadami oraz przebiegiem hałaśliwej trasy ekspresowej, drogi ekspresowej S11. Tutaj była uwaga wniesiona, wniosek o zwiększenie terenu zieleni i rekreacji w projekcie. Tak. Zamienić słowo urządzić na słowo zwiększyć. I z tą poprawką będziemy głosować tutaj. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uwagi z tą dodatkową tutaj poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw?
Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna uwaga, numer 4. Wyznaczyć pas zieleni wzdłuż drogi S11, aby zminimalizować uciążliwość ruchliwej trasy tranzytowej. Żadnych dodatkowych uwag nie było, tak że przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uwaga numer 5. Wyznaczyć otulinie parku. Wyznaczyć w otulinie parku działek o zabudowie rezydencjonalnej bez możliwości zabudowy szeregowej, a na pozostałym obszarze wyznaczyć działki o zabudowie jednorodzinnej o minimalnej powierzchni działek 1200 m2. Tu dodatkowa uwaga, wniosek o ograniczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do budynków wolnostojących. Chodzi o to, żeby po prostu nie było dalszych podziałów tych działek. Także przystąpiłem do głosowania tej uwagi razem z tą poprawką, którą czytałem. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej uwagi? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 22. Proszę Państwa, teraz musimy przystąpić do głosowania całej uchwały na druku nr 114 rozstrzygnięcia sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości dla Brucha Biura Ministrów Komornickiej na działkach w numerach ewidencyjnych od 427 do 584 oraz działkach w numerach ewidencyjnych 585 przez 1, 585 przez 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały razem z tymi poprawkami, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 20. Uchwała wchodzi w życie, ma numer 9 przez 111 z dnia 29 czerwca 2015 roku. Została nam jeszcze kolejna sprawa, jest to druk nr 115, jest to jeden z tych nowych druków, co Państwo zostaliście przed sesją, w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego